Masaż poprawia krążenie, likwiduje bóle, wzmacnia ciało całe. Ciało jest silniejsze, stawy są bardziej wytrzymałe. Czyli tu są same plusy, jeżeli się dobrze masaż wykona. Tu nie ma, że o ta pani ma zakazany masaż. Jak idę na saunę, to jestem czasami przerażony tymi tablicami, jak się teraz widzi taka moda nastała, kiedy nie wolno na saunę tam 20 punktów. Przy tym. Zawsze można na saunę wejść, nawet z dużym ciśnieniem, tylko trzeba się tego nauczyć. Trzeba wejść tam, gdzie nie jest najwysoko, gdzie nie jest najgorącej. Można sobie 5 minut na dole posiedzieć. Jeżeli ktoś będzie kontrolował to wszystko dobrze, to 5 minut troszeczkę mu te krople już potu wyjdą, wychodzi, wchodzi do letniej wody, później zimnej, żeby nie było za jakiegoś szoku i wszystko jest dobrze, nic się nie stanie. A jak wejdzie tam na górę i będzie na siłę 15 minut siedział, gdzie jest tam 120, no to może mu zaszkodzić, wiadomo. Wszystko jest w odpowiednich dawkach. To tak jak z alkoholem i ze wszystkim, w odpowiedniej dawce zawsze można wypić, oczywiście nie przed jazdą, ale a jak się przesadzi o ten jeden, no to już jest jedną butelkę albo jeden kieliszek. To już nie ma różnicy. No już jest, albo nie ma różnicy. I tutaj przy osteoporozie to tak jak mówiłem, te części i gimnastyka taka statyczna, izometryczna, jak najbardziej, hantelkami, też nie wywijać, tylko takie ćwiczenia, no są takie w ruchu izometrycznym, nie? Takie pompkowe, chodzi o wzmocnienie. Ja miałem taką grupę starszych pań w Słupsku, rok czasu prowadziłem, to z osteoporozą, to babcie, bo 70 lat, 65, takie już wiekowe kobietki, to po takiej gimnastyce się fantastycznie czuły. Nie można skakać, nie można biegać, nie można zeskakiwać, takich ćwiczeń się już teraz nie robi. Wracają, więc masaż można zawsze wykonać, oprócz takich cięższych stanów osteoporozy, bo to jest formalne, jeżeli będziecie mieli tą wprawę i doświadczenie, że ja nie uszkodzę, bo zrobię to w odpowiednich miejscach, no to się po prostu decydujecie, a jak się przestraszycie, to nie, ja nie masuję przy osteoporozie w porządku. Jak pani lekarz przepisze, to proszę bardzo. Jak powie lekarz, że mogę, to proszę bardzo, możecie zawsze tą zasłonę wziąć. Przy jakimś strachu waszym. Jak ktoś ma raka, jest takie pytanie na każdym kursie, co robić, czy można masować? Można by powiedzieć, no jakiego i gdzie, jaki ten stan. Nie masuje się tych miejsc, gdzie ten rak jest. Może raka jelita nie masuje brzucha. Czy język chłodny. Ale jak najbardziej akupresuru jest to, bo to wzmacnia. A język chłodny jak? Czy masować? Tak. No to wtedy... Znaczy jak on ma raka na przykład w języku chłodnym? No to masować w stopach. Tam w stopach. Tak, tego się nie bać, bo to ja będę mówił o tym dużo przy tym. No, bo to jest taki temat. Tak, bo tam w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań. Jakieś stany gorączkowe, no to też nie masujemy zależnie. Ktoś przyjdzie i takie ma bóle gdzieś w plecach, a jednocześnie ma gorączkę albo nabrał tabletek przeciwbólowych. To jest sprawa wyboru, bo nie powinien ktoś przychodzić na masaż z bólem, jak przedtem się najadł, połknął 2-3 tabletki przeciwbólowe, bo nie ma tego wyczucia masażysta. Możemy wtedy przedobrzyć. On nie będzie odczuwał tych bólów. Nastąpiły siniaki czy jakieś... Ja też nie mam wyczucia, bo jak będziecie... Po wielu masażach będziecie mieli taką sprawę, że jak dotknięcie, to ten ból sami wyczujecie. No tutaj ma pan ból. No tutaj rozmasujemy więcej. A po kilku tam jakichś tabletkach przeciwbólowych tego bólu on nie będzie odczuwał, bo on będzie taki uśpiony, zamulony ten ból. Jak za mgło. Czuwam się. To jest wyczucie też ręki, techniki i tego
wyczucia pod palcami. Czy to jest zwykłe zdrubienie, czy to jest zmęczenie? Słucham? Już głośniej. Mam takie jedno pytanie. Proszę bardzo. Przychodzi klient po masaż. Kiedy pan bierze zapłatę i kasuje pieniądze? Przed, po masażu? No obojętne. To jest tak jak ktoś mi zapłaci przed, no to biorę, ale na ogół się płacą po. Albo kupują, wykupują tam 10 sobie zabiegów, na przykład karnet. Robię karnet taki, później płaci mi jednorazowo, a przynosi ten odcinek karnetu. Ja już nie muszę myśleć, co już mam tu zapłacone, gdzie a masaż, albo sam. Wtedy mogę mu trochę opuścić, jak zapłaci z góry za 10, 12, 15. No właśnie, chyba, że z góry już płacę za kilka zabiegów, bo się też tak płaci. No tak jest też dobrze. Czasami będzie wcale, bo klient zapomni, a szef się nie upomni. Jak co? Czasami jest tak, że klient wyjdzie, zapomni zapłacić. No, no bywa też tak. No. Bywa, ale ja wiem, że on wróci, to już nie krzyczę tam za nim, nie mówię, znam czy... Bywa tak, no. Zagadamy się, ktoś nagle już się ubiera, to ktoś inny, wejdzie, telefon jest, już tego nie ma. Ja no, może by się... Na ogół jest to przypadkowo, no nie zdarza się... To nie bo nas zbierało, ci się ścisła, to wykąpałeś. Co się nazbierał? Taka kulka musiała się trochę odsunięła. Czyli masaż ma same plusy. Ujędrnia ciało. Co? Może się nie. A to depilacja była? Tak. Musiałem oberwać. Depilacja udowa. Ja się kremy sobie. Wczoraj się napracował jeszcze wieczorem. No fajnie. Tak się trochę wypracowało. To jednak kolację był pamięty, kurczę. No nie, nic. Pas, nie, on ni słowa nie powiedział. Tak. Ja, później mu się nie zamykał. Plusy masażu. Siedem.